Ojcze, skupiamy się na tym, co do nas chcesz mówić. Nasze umysły w tej chwili skupiają się na Tobie, Święty Duchu. My wierzymy, że Twoje Słowo, ono przenika nas i ono zostawia swój ślad w nas. Ojcze, dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa za to Słowo. Amen. Przecież ja chcę zacząć dzisiaj od tematu duchowych, darów duchowych, czy darów Ducha Świętego. Przeczytam z pierwszego listu do Koryntian, w 12 rozdziale, w 12 rozdziale od pierwszego wersetu. Może z 11. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 1 do 11. A to do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A tak w każdym, różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne języki, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I widzimy w wersecie pierwszym, że przede wszystkim chodzi tutaj o świadomość. Paweł mówi, że nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. W ogóle więc początek poruszania się w darach Ducha Świętego to jest świadomość. Jeżeli my posiadamy świadomość rzeczy, to my możemy prawidłowo się poruszać. W innym wypadku rzeczy nam umykają. One nam po prostu umykają. A więc, co Paweł mówi dalej? Drugi, trzeci werset. Od czego on zaczyna? Od tego, że dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. On o tym mówi, to jest drugi, trzeci werset. Że na podstawie darów Ducha Świętego nie określamy nowego narodzenia drugiego człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że brak manifestacji darów Ducha Świętego nie oznacza, że ktoś nie jest odrodzony z Bożego Ducha. To jest bardzo istotna informacja. Ta informacja została zaniedbana przez ruch pentakostalny, przez ruch zielonoświątkowy, który pod koniec XIX wieku, jak zaczął się tworzyć, to doszedł do bardzo mylnych wniosków, ludzie, przez których się nie manifestuje Duch Święty, że ci ludzie nie są odrodzeni duchowo. Tak nie jest. I tego nie wolno nam zapomnieć. Paweł w ogóle zaczyna od tego tematu, ponieważ oni też tak mieli. Czyli tam w Koryncie musiała być taka sama sytuacja, jak potem na początku ruchu zielonoświątkowego w Stanach Zjednoczonych. Że oni w Koryncie, jeżeli ktoś na przykład nie mówił w innych językach, jeżeli ktoś nie prorokował, jeżeli przez kogoś nie przejawiały się dary duchowe, to oni podważali jego nowe narodzenie i Paweł im to wyjaśnia w tym momencie. Dalej, w czwartym wersecie jest pokazane, że jest różnorodność darów, byle w Duchu Świętym. Czyli Paweł pokazuje tutaj też bardzo ważną informację, że istnieje system podróbek duchowych, że istnieje system podróbek darów, że są rzeczy podrabiane również. Szatan podrabia różnego rodzaju manifestacje Ducha Świętego. To jest bardzo ważna informacja dla nas, nie? A więc to, że manifestują się też pewne zjawiska nadprzyrodzone, prawdziwie nadprzyrodzone i w jakimś sensie spójne z tym, co tutaj jest napisane, nie oznacza jeszcze, prawda, że to jest zawsze Duch Święty. Na przykład słowo mądrości.
Ja będę o tym za chwileczkę mówił, czyli czym jest słowo mądrości? Poglądem w przyszłość. Jest to nadprzyrodzona informacja o rzeczach, które mają się wydarzyć, popularnie zwana proroctwem. To nie jest proroctwo. To jest słowo mądrości. Skąd się bierze słowo mądrość? Z elementu ducha człowieka, który jest zwany intuicją. Duch człowieka składa się z trzech elementów. Składa się z intuicji, składa się z elementu społeczności i z elementu sumienia. Sumienie jest odpowiedzialne za rozróżnienie dobra od zła. Intuicja jest odpowiedzialna za wgląd w przyszłość. Element społeczności jest odpowiedzialny za relacje z Bogiem. Kiedy duch człowieka jest nieodrodzony, tak, to jest w nim zupełnie martwy tylko jeden element. Tym elementem jest element społeczności. Ponieważ element sumienia jest częściowo czynny. Ja o tym nauczałem. I element intuicji jest czynny. Stąd czarownicy. Czarownicy, ja nie mówię o oszustach. Nie mówię o oszustach. O tych, którzy się tam bawią w psychologię i sobie na podstawie różnorakich informacji wyciągają wnioski i tam kręcą ludzi. Nie. Ja mówię o czarownikach, którzy mają wgląd w przyszłość. Ludzie mówią, jak to można bez Boga mieć wgląd w przyszłość? Oczywiście, że można. Tylko wiecie, jak myślisz płasko, tak? Na zasadach takich, że jest wczoraj, dziś i jutro, tak? No to ty myślisz płasko. Ale wiecie oczywiście, że czasoprzestrzeń się zagina, prawda? Wiecie, że się zagina czasoprzestrzeń? Że czas się zagina? Że czas nie jest płaski, to dla nas jest czas płaski. Jest wczoraj, dziś i jutro, tak? Ale jakbyś się poruszał 300 tysięcy kilometrów na sekundę, tak? Tak jak się aniołowie poruszają, to już by nie był taki płaski. Widzisz? Ja mówiłem nieraz o tym, dlaczego anioła nie możesz zobaczyć, bo on się porusza z szybkością większą niż szybkość światła. Dlatego on musi ustać, żebyś go zobaczył. On musi zatrzymać anioła. Bo on się porusza ponad 300 tysięcy km na sekundę. On się porusza tak, jak myśl Boga leci. Tak? Że Bóg spojrzał jest. Tak? A więc gdybyś się tak poruszał, to już niekoniecznie, tak, jutro byłoby dla ciebie tajemnicze. Nie było. A więc Paweł mówi o tym, że istnieje szereg manifestacji, tak, które nie są z Bożego Ducha. Dlatego zatem badajcie duchy. Nie dusze tylko, to duchy. No więc do tego służą też inne obdarowania. A więc Paweł mówi, że jest różnorodność darów, po pierwsze, byle w Duchu Świętym. Paweł mówi, o to dbajcie. Przede wszystkim zatem nie ograniczajcie czegoś, bo niektórzy ludzie na przykład ograniczają dary Ducha Świętego do tych darów, które tutaj są. I mówią, no bo tak tutaj jest napisane. No bo tutaj jest napisana pewna taka formuła podstawowa. Pewna formuła podstawowa. Przecież jest szereg działań Bożego Ducha, jak Paweł o tym mówi, tylko one niekoniecznie są sparafrazowane. Nie nazwał ktoś w ten sposób i ktoś się tam umieścił. Prawda? No to tak też nie działa. A więc mamy różnorodność darów, byle w tym samym duchu. Werset 5 pokazuje, że jest różnorodność też usług. A więc też Paweł od razu im pokazuje, bo oni byli skupieni na jakiejś wąskiej formule usługi. Uzdrawianie, uwalnianie, wskrzeszanie, głoszenie, nauczanie i tak dalej. Natomiast Paweł od razu prostuje, mówi, jest wielorakość takich usług, więc jest wielorakość darów, wielorakość usług. Oczywiście byle na chwałę Jezusa, bo to też się bardzo fajnie rozpoznaje, ktoś mówi, ja służę Bogu, tak? Ja troszkę sobie popatrzę na Jego usługę i ja widzę, czy ta usługa wynosi Jezusa, bo ona nie wynosi Jezusa. Rozumiecie, to nie ma żadnego znaczenia, to, że ona jest duchowa. Wszystko jest duchowe. W duchowej rzeczywistości wszystko jest duchowe. Każdy demon to duch. Diabeł to duch. Rozumiecie? Więc tutaj Paweł pokazuje,
deklaruje, że różnorodność usług byle na chwałę Jezusa. No i szósty werset deklaruje, że różnorodność sposobów działania, a więc też nie tylko jest różnorodność usług, ale też sposobów wykonywania tych usług byle dla Boga. Czyli każda z nich jest ukierunkowana dla Boga. Czyli on na początku on w ogóle im to prostuje, żeby oni w tym Koryncie byli w stanie ogarnąć ten temat manifestacji duchowej. Wiecie, bo to jest bardzo ważne dla nas. My jesteśmy charyzmatykami i my się systematycznie poruszamy w tym, co robi Duch Święty. Tylko że to trzeba zrozumieć, że to jest tak szerokie zagadnienie, że w tym się nie można pogubić, bo on się, pamiętajcie, duchowość przenika przez siebie. Chrystusowość, demoniczność, to są rzeczy, które przenikają przez siebie. One cały czas, to tak jak chodzisz sobie po ulicach, tutaj jako mieszkańcy Krakowa to wiecie o tym bardzo dobrze, że tutaj jest powietrze, jest smog i wiele innych rzeczy. I to się tylko przenika przez siebie. Przenika, tak? W duchu jest dokładnie tak samo, to przenika wszystko przez siebie. Wystarczy, że zobaczycie, spojrzycie na chrześcijaństwo, zobaczycie, jak ta duchowość jest popaprana. Jak to przenika wszystko przez siebie. Tu jest tak, ludzie do mnie dzwonią, mówi, ja mam notorycznie takie rzeczy, mówi, pastorze, kogo mamy słuchać, jest tyle informacji. Ja mówię, tylko mnie. Ja od razu w ogóle rozwiązuję ten problem, mówię, mnie teraz. Teraz mówię, przez parę miesięcy będziesz słuchał mnie, ja ci szybko, bo jak ja mam wyeliminować to, co się dzieje we eterze? Czy tutaj na YouTube wejdziesz, tak, tam masz wszystko. Jedno okienko, człowiek mówi, że jest uzdrowienie. Okienko poniżej, drugi człowiek, też wierzący, też narodzony z Bożego Ducha, mówi, że nie ma uzdrowienia. Jedno okienko pod drugim. Ktoś na to patrzy, to się przenika wszystko. Jeden mówi, że trzeba tak, drugi mówi, trzeba inaczej. Jeden mówi, to jest prawda, drugi mówi, to jest kłamstwo. Obydwaj są w Chrystusie. Tak? Obydwaj są w Chrystusie. Tak? A więc Paweł na początku im to prostuje. Mówi, ja chcę, żebyście korzystali ze wszystkiego, żebyście używali tego, co ma Bóg, tylko najpierw musimy wyprostować tą całą przestrzeń. I on tego ich na początku uczy. Szósty i siódmy werset też pokazują nam, że przede wszystkim każdy może być przekaźnikiem darów duchowych. Każdy. A więc nie istnieje coś takiego, że są specjalne grupy ludzi. Że jest ktoś specjalny. Po drugie, każdy może być pewnym nośnikiem wszystkich darów. To nie jest prawda, że nie może być, że przez kogoś nie mogą się przejawiać wszystkie dary. Mogą. Z różnym natężeniem, w różnym czasie. Tak? Ale Paweł też mi to pokazuje. I trzecią rzeczą, którą Paweł pokazuje w tych wersetach, to jest to, że dary duchowe działają w duchu. A zatem, kiedy Bóg chce, istnieje tylko jeden dar, dany nam przez Ducha Świętego, abyśmy zarządzali nim według własnego uznania. I to jest modlitwa innymi językami ku zbudowaniu własnego ducha. Każdy z innych darów działa wtedy, kiedy Duch zechce. Nikt nie ma monopolu. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu z jednym prorokiem. Ten prorok powiedział bardzo ciekawą rzecz. To było lata temu. To był prorok na urzędzie. Facet zapłacili tam chyba wtedy 12 tysięcy za bilet, żeby on z Afryki go ściągnął, że przyjechał z Afryki w ogóle. W ogóle facet sadzał na krześle ludzi, co do 30 minut słowo wiedzy uwalniał do ich życia, wiecie. Ja osobiście to raz takie coś widziałem. Raz w życiu. Czytałem o tego rodzaju manifestacjach duchowych, ale widziałem tylko raz taką rzecz, nie? I w tym czasie, kiedy ten prorok był zaproszony, pastor miał urodziny. I ktoś tam powiedział, że pastor ma urodziny, a ten prorok mówi, o, życzę ci wszystkiego najlepszego. I ktoś mówi,
Ale ktoś zaczął śmiać. I on fajną rzecz powiedział, bo to taki dojrzały człowiek, on mówi, co wy myślicie, że to, że ja jestem prorokiem, to jest to, że ja wszystko wiem? On mówi, ja wiem wtedy, tak, kiedy jestem otworzony przez Boga do danej rzeczy. I wiesz, fajnie się słucha tej rzeczy od człowieka, który jest prorokiem na urzędzie przez wiele lat. Nie, nie mówi to do ciebie człowiek, który tam jakieś, wiesz, tam pierdoły życiowe gdzieś tam, wiesz. Tylko to normalny facet, który chodzi w Duchu Świętym wiele lat. Pamiętajcie, dary duchowe działają w duchu, dlatego nie wolno nam się frustrować. Ja będę dzisiaj mówił o służbach, o urzędach i tam z urzędami jest coś takiego, że określonym urzędom towarzyszy częstsza manifestacja. Na przykład ewangelistom na urzędach towarzyszą częściej dary uzdrawiania na przykład. Częściej. No to jest w ogóle nie oznacza, tak? Że bycie ewangelista największej klasy na świecie, prawda? I on sobie pójdzie do szpitala i wszystkich ludzi pouzdrawia, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Dlatego my musimy w ogóle, wiecie to, na czym zależy, żeby nikt z nas tutaj nie trwał we frustracjach. Że dzisiaj kogoś uzdrowiłem, dzisiaj działał przeze mnie, działały dary uzdrawiania. Dzisiaj pouzdrawiałem 40 osób, tak? A jutro się modlę o dziecko w domu i grypa mi przychodzi. Co się stało? Wow. Z takimi rzeczami się zdarzają ludzie. My takie dylematy mamy, rozumiecie? My nie mamy dylematów, tylko to na, często się o tym nie mówi w ogóle. Wiecie, czemu się nie mówi? No bo to, wow, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Uzdrawiam ludzi, a sam nie mogę, nie umiem nie mieć kataru. Chciałbym na siebie położyć kładę, niż to nie tak, wiecie, to nie o dary tu chodzi. To, pamiętajcie, nie mylmy darów duchowych, tak, z funkcjonowaniem naszej wiary i tak dalej. Dar to jest dar. To jest pewna, pełna formuła jakiegoś zjawiska dana nam. Ona jest nam dana po prostu. Możemy jej używać, ale nie możemy jej używać kiedykolwiek my sobie tego życzymy, bo to nie tak działa. Może ktoś być prorokiem i niekoniecznie on będzie wiedział różne rzeczy. Czasem będzie wiedział, a czasem nie będzie wiedział. A więc dary działają w Duchu Świętym. To Hegel w ogóle, pierwszy w ogóle, który zaczął o tym pisać publicznie, to Hegel zaczął pisać. On bardzo obszernie o tym pisał, nie? Tłumaczył to ludziom, ponieważ ludzie byli sfrustrowani, byli załamani, ponieważ o kurczę, wczoraj takie rzeczy robiłem, a dzisiaj w ogóle nie umiem prostej manifestacji zrobić. No bo to nie tak działa. Ty wstajesz rano i ty wiesz, ty cuda robisz. Tak, wczoraj robiłeś cuda, a dziś nie. A dziś masz chodzić w wierze. Rozumiesz? A dziś masz chodzić w wierze. Wczoraj, tak? Pokazywałeś palcem na to, że coś się tworzyło. A dzisiaj masz chodzić w wierze. Bo my w wierze chodzimy. Życie chrześcijanina to jest życie w wierze. Dary duchowe pojawiają się, tak? I znikają. Pojawiają, znikają w swoim życiu. Jedyny dar, jeszcze raz powtarzam, którym dysponujesz 24 godziny na dobę, to jest dar mówienia innymi językami ku budowaniu Twojego ducha, bo nawet nie ku poselstwu. Bo też raz masz poselstwo na językach, innym razem nie masz poselstwa na językach. Rozumiesz? Po prostu. Te dary, które tutaj jakby ta bryła darów, ona pokazuje nam zakres, mam taki szeroki zakres działania. I tu mamy trzy przestrzenie. Po pierwsze są to dary wypowiedzi, czyli inne języki, interpretacja języków i prorokowanie. Dalej to są dary objawienia, czyli mowa mądrości, czyli ten wgląd w przyszłość, mowa wiedzy,
i dar rozróżnienia duchów, i po trzecie dary mocy, czyli dary uzdrawiania. To jest ciekawe, że zawsze jest napisane dar, natomiast w oryginale są to dary uzdrawiania. Wszędzie jest liczba pojedyncza, dar czynienia cudów, dar mówienia innymi językami, dar interpretacji, natomiast jeżeli chodzi o uzdrawianie, są to dary uzdrawiania, a nie dary. Dlaczego tak jest? Dlatego, że inaczej, nie dlaczego tak jest, tylko czemu to jest tak przekazane? Ponieważ możecie się zarówno w swojej służbie, jak i w służbie innych ludzi dopatrzeć pewnego zjawiska. Na przykład możesz, jeżeli chodzi o uzdrawianie, być nośnikiem różnorakich darów uzdrawiania i twojemu życiu mogą towarzyszyć na przykład szczególnie pewne dary uzdrawiania. Na przykład będziesz uzdrawiał ludzi ślepych. Będziesz kładł ręce na ludzi, będą odzyskiwali wzrok. Ale nie będziesz w stanie, tak, uwolnić na przykład uzdrowienia z choroby kręgosłupa. I koniec. Są pewni ewangeliści, którym towarzyszą pewne manifestacje darów uzdrawiania w jakiejś dziedzinie. Na przykład masowo uzdrawiają głuchych. Ale bardzo rzadko, tak, pod ich nałożeniem rąk ustępują inne choroby. A na głuchych kładą, każdy odzyskuje słuch. Przyjechał kiedyś do Polski taki człowiek, który się nazywa Maurice Cerullo. Taki usługujący. I na jego spotkanie, ponieważ Maurice Cerullo w ówczesnym czasie, to jest bardzo ważne, w ówczesnym czasie, to był taki kilka lat jego służby, kilkanaście lat jego służby, gdzie masowo byli uzdrawiani ludzie z głuchoty. Masowo. Na jego spotkanie. I do Polski wtedy na jego spotkanie przyjechały dwa autobusy głuchych ludzi. Po prostu. Dwa autobusy przywieźli. Jeden mój znajomy w tamtym czasie, bo to był początek takiego naprawdę ruchu przebudzeniowego w Polsce. To był koniec lat 80., początek lat 90. To był ten czas. Jeden mój znajomy został oddelegowany, żeby Maurice'a Cerullo tutaj przyjąć. On przyjechał ze swoimi ochroniarzami i tak dalej. I Maurice Cerullo miał taką na przykład taką zajawkę, że tak powiem, że on się z nikim nie witał przed usługą. Z nikim. Na przykład ktoś do niego chciał wyciągnąć rękę, on się z nikim nie witał. On przed usługą on nigdy nie dotykał drugiego człowieka. On miał wewnętrzne przekonanie, że nie może być zainfekowany żadną formą cielesności przez duszę i ciało. I on się na przykład nie przywitał z tym moim znajomym, on do niego wyciągnął rękę i ten mój znajomy mówi, ja w swojej niedojrzałości będę za tym spotkaniem, z tym myślałem, taki wielki, usługujący, mówi w ogóle niekulturalny. Ale mówi, w pewnym momencie, kiedy on głosił, przerwał swoje kazanie i krzyknął halleluja. W tym momencie wszyscy głusi odzyskali słuch. Kilkadziesiąt osób głuchy. Oral Roberts na przykład był człowiekiem, u którego manifestowały się dary uzdrawiania osób ślepych. Na jednym z jego spotkań kilkadziesiąt osób zostało uzdrowionych ze ślepoty na jego jedno słowo. Rozumiecie? To są dary uzdrawiania. Stąd nie dziw się, że na przykład pewne grupy ludzi przez ciebie są uzdrawiane, a inne nie. Na pewnych ludzi będziesz kładł ręce i pewne choroby będą znikać, a inne będą zostawać. Na przykład człowiek będzie miał dwie choroby. Położysz na niego ręce, powiedzmy, Bóg cię prowadzi w uzdrawianiu, tak? Manifestuje przez ciebie dar uzdrawiania z chorób szkieletowych. I człowiek na przykład będzie miał krzywy kręgosłup, prawda? I na przykład będzie miał łuszczycę. Położysz na niego ręce, wyprostuje mu się kręgosłup, a łuszczyca nie zniknie. I ty będziesz powiedzieć, co się stało? I dalej kładziesz ręce i nic się nie dzieje. I łuszczyca dalej jest. Bo ty nie masz daru.
Oczywiście ty przez wiarę, tak, jego i swoją możesz go uzdrowić, ale już nie za pomocą daru. Dar to jest zupełnie inna rzecz. Dar to po prostu wchodzi, puk, działa, dziękuję uprzejmie, natychmiast kręgosłup wyprostowany stoisz. Co innego, tak, że ten człowiek potem musi przez wiarę to utrzymać, ale są zupełnie inne zjawiska. Ponieważ mniej więcej 70% osób uzdrowionych na podstawie manifestacji darów duchowych z powrotem jest chore później. Szok. Czy dar to samo co namaszczenie? Co? Czy dar to to samo co namaszczenie? Dar to jest manifestacja namaszczenia. Namaszczenie jest ogólnym wpływem Ducha Świętego na Ciebie. Namaszczenie można porównać do kremu, który sobie wcierasz. Dar duchowy możesz, jest jakby porównany do tego, co z tą skórą się potem robi. Że ona jest elastyczna, że ona jest silna, że ona jest lepsza. Namaszczenie jest to ogólny wpływ Ducha Świętego na Ciebie. On się potem dzieli na różne rzeczy. Nie? Można być namaszczonym, a w ogóle się pewne dary mogą przez Ciebie nie manifestować. Tak? Dar jest jak narzędzie. Pamiętajcie, dary duchowe to są jak narzędzia. Kombinerki, linijki, klucze francuskie, młotki, rozumiecie? Do określonych rzeczy potrzebne są określone sprawy. Przychodzi hydraulik do Ciebie do domu, prawda? On ma klucz francuski, on ma w ogóle jakąś gwintownicę, prawda? Ale on na przykład nie ma gwoździ, bo to nie stolarz. I Ty nie możesz się przyczepić do hydraulika, że on na przykład nie zbije Ci stołu. Hydraulik przejdzie koło Twojego połamanego stołu, tak? I w ogóle na niego nie zwróci uwagi. On pójdzie kręcić rury. To jest fachowiec od rur. Ale jakbyś mu kazał zbić stół, to on powiedział, panie, ja nie mam gwoździ. Ja nie mam lakieru do stołu. Ja się nie znam na tym. To jest normalna sprawa, bo on jest hydraulikiem. Tak? Będziemy o tym za chwilę mówić, jeżeli chodzi o służby. Ale chcę teraz wrócić do darów. Dary wypowiedzi po pierwsze, więc widzimy inne języki. Języki dzielą się na dwie kategorie. To jest język modlitewny i język poselstw. Jak powiedziałem, język modlitewny jest to język, którego możesz używać, kiedy zechcesz, aby budować własnego ducha. Nie potrzeba też absolutnie żadnego wykładu. Też było wiele starć druków charyzmatycznych o to, że o, modli się publicznie innymi językami. Tak, modli się publicznie innymi językami i ktoś tego nie wykłada, dlatego, że nie jest to do wykładu. Tego się nie wykłada. To jest język modlitewny. Możesz się nim modlić, kiedy chcesz. Ale jest drugi rodzaj języka, jest to język poselstw. I on się zdarza lub się nie zdarza. Czy też zdarza się z różną częstotliwością. I długo używając pewnych rzeczy, bo darów trzeba używać, żeby wiedzieć, jak to działa. Wszystko trzeba używać, trzeba ryzykować. Wy musicie ryzykować. Jak najwięcej ryzykować. Nie spinać się, czy to jest takie, czy to jest inne. Czy to jest Boga, czy nie Boga. Ryzykuj. Czy nie przejmuj, Pana Boga nie obrazisz. Jak coś tam sobie powymyślasz w swojej głowie, rozumiesz, to nie obrazisz Pana Boga, to i tak wszystko wyjdzie do wierzchu. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, to jest w ogóle... Ja kocham Boga, jakby widząc Jego miłość do mnie. Znaczy, On się w ogóle nie przejmuje, że ja się pomylę. To ja się przejmuję, że się pomylę. Ja zacząłem pokutować z tego, że ja się nie mogę pomylić, bo ja się mogę pomylić. Ty też się możesz pomylić. W ogóle Pana Boga nie obrazisz tym, że Ty po prostu coś tam wygenerujesz z siebie. Bo Ty musisz przejść też przez pewnego rodzaju taką formę oczyszczenia twojego charyzmatyzmu. I ty musisz używać w związku z tym tych rzeczy. Na przykład używasz innych języków dużo i w pewnym momencie zaczynasz się orientować, która część jest językiem poselstwa, która jest językiem modlitewnym. Na przykład modlisz się, dajcie prosty rzecz, może macie takie doświadczenie, ja na przykład mam takie doświadczenia, że ja się modlę się w innych językach, chodzę, modlę się w innych językach i w ogóle nic się nie dzieje w moim umyśle w związku z tym. Ale w jakimś momencie ta modlitwa w innych językach staje się jakaś inna. I raptem ja wiem, co ja mówię.
Na początku to byłem tym zaskoczony. Mówię, kurczę, przed chwileczką niczego nie miałem w głowie. Chodziłem szama na Benelese, i w ogóle nic nie miałem w głowie. Nic. Tak? W głowie totalna jakaś tam w ogóle. No bo jakby moja głowa nie brała w tym udziału. Ale w jakimś momencie ten mój język zaczął być zrozumiały. I to mi się zaczęło wydać raz, drugi. Ja mówię, wiecie, na początku to ja uważam, że coś roję. A coś tam roję w głowie. Że nie będę wykładał własnego języka. Ale za chwileczkę sobie uświadomiłem, znaczy za chwileczkę, po jakimś czasie, że to nie jest prawda, że ja nie mam wykładać własnego języka. Bo pierwszą osobą, do której ja mam mówić z ducha, to jestem ja! Ja! Więc co się zacząłem robić? Zapisywać to, co mówiłem. I mówiłem w innych językach, siedziałem i pisałem. Kazania potrafiłem pisać. Mówiłem w innych językach i pisałem po polsku. Potem dopiero dowiedziałem się o tym, że takie doświadczenia mają inni ludzie. Przebudzenie, które w Argentynie się zaczęło, zresztą od naszego, od Polaka, od człowieka, od chłopaka, który tam pojechał na szkole biblijne, zaczęło się od tego, że facet zaczął mówić w innych językach, a oni zaczęli to wypisywać na tablicach. Masowo. Dzień w dzień zapisywali w ogóle, a on cały czas poselstwa w innych językach. Rozpoczęło się przebudzenie argentyńskie. Wiecie, to w ogóle... I używając w tym momencie języka, zaczynasz tylko dużo szeroko używać. Dlatego Paweł mówi, chciałbym, żebyście mówili jak najwięcej tymi innymi językami, bo wtedy ty się uczysz rozpoznawać, co się dzieje. I ty rozpoznajesz język modlitewny, język poselstw. Ludzie się tak boją wygłaszania tych poselstw. Ja mówię, ludzie, wygłaszajcie poselstwa na językach w kościele. Czego się mówić? Bo ja się boję, że się pomylę. Mówię, pomyłka nie jest problemem. Twój strach jest problemem. Dawaj, weź ten mikrofon i idź poselstwo. A jak to będziesz chciała, to cię osądzimy. No. Osądzimy cię. Bo jak ty masz problem z tym, żeby cię osądzić, prawda? To znaczy, że ty jesteś na terapii. Jak się boisz, że ci ktoś osądzi? No kurczę. Jak się boisz, że ci ktoś nie wyjdzie? To jesteś w ogóle na terapii, masz kompleksy, no. To są w ogóle, zobacz, ty w jakim stanie jesteś, no. Bo my mamy uczyć się uwalniać poselstwa. U nas nieraz ktoś wychodził, coś tam pieprznął, proszę ciebie, piąte przez dziesiąte, inne języki. O, przecież w ogóle mów, przecież to każdy swój ciężar poniesie. Przecież to nas jakbyśmy tego bać. Rozumiesz? I teraz, jak jest dalej z językami? Można mówić w językach, które są aktualnym językiem. I to jest jedna forma. Możesz, oczywiście mówimy tutaj już o modlitewnych i o językach poselstw. Czyli można mówić w językach, które istnieją dziś. Tak? Polski, rosyjski, niemiecki, angielski. Oczywiście modlitwa w innych językach, ona jest ducha wtedy, kiedy ty nie znasz danego języka. Bo są na przykład takie te ruchy w Polsce, to są ruchy niecharyzmatyczne, które mówią, że mówienie innymi językami polega na tym i nawet takie rzeczy robią, słuchajcie, ustawiają, że ciebie ten mówi po angielsku, ten mówi po niemiecku i oni wychodzą i wtedy modlą się w innych językach. Słowo honoru. Takie numery mamy. Już nie będę denominacji mówił, ale to... No ale tak robię. Mogą to być języki dawnych narodów. Narodów, które żyły kiedyś. Czyli raptem możesz zacząć mówić na przykład po aramejsku. Możesz zacząć mówić w języku amonitów. Rozumiesz? Możesz mówić w językach narodów, których jeszcze nie ma. Które dopiero się pojawią na przestrzeni lat. A po czwarte, możesz mówić w językach aniołów. Czyli w językach, i aniołowie też nie porozumiewają się jednym językiem, tylko różnymi językami. Są przeciwne rzeczy. Ale mówimy o rzeczywistości duchowej. Także nie dziw się, że czasami mówisz po rumuńsku, tak? A czasami mówisz w sposób, który jest bardzo dziwny dla ciebie. Natomiast pamiętajcie bardzo ważną rzecz, że język zawsze jest językiem. Jakby cię ktoś zbadał, bo będziesz mówił, to ktoś, kto się zna na tym, językoznawca, będzie wiedział, że mówisz językiem. Ludzie czasami mówią coś,
Jeszcze sami przysłuchuję ludziom, jak oni się mogą w innych językach. Ja mówię, co to robi? Mówię, ty jesteś długo nawrócony, 20 lat. On tak, srabar. No mówię, zaciął się. Szarał. Mówię, no człowieku, jak można takie coś mówić? Ja mam taki język. Ja mówię, człowieku, ja byłem mały, też mówiłem gu, ale mam 46 lat. 46 lat mam. Się nauczyłem mówić. Mówię, mów w innych językach, a nie kukaj. No nie kukaj, mówię tutaj. Wiecie, to jest słyszane często. Chcę was uczulić na coś. Chcę, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Możecie to tego doświadczyć w różnych społecznościach. Być może w waszej też. To znaczy, ludzie się modlą i raptem słyszysz coś, to jest inny język jakiś. Tak? Ale w ogóle on ci nie gra. Nie pasuje. Ja słucham u nas ludzi, którzy się modlą. Wiecie, i u nas jest bardzo głośno. Mimo tego, że jest tak głośno, ja słyszę, dochodzi do mnie coś, co nie jest z ducha w ogóle. Ktoś stoi i się modli. Rozumiecie? Ja w ogóle wiem, że to ciało. To w ogóle jakby nie pasuje do namaszczenia, które jest. Jakby się wyodrębnia, jakby coś przekrzykiwało. Chcę was uczulić na to. Nie bójcie się tego ocenić sobie. Kiedyś na spotkaniu jest teraz Samrala. Na pierwszym rzędzie siedziała kobieta. I co on przerywał, żeby złapać oddech, ona mówiła: Halleluja! I po kilkunastu minutach Duch Święty mówi do Samrala: Lester, zejdziesz z kazalnicy, podejdziesz do tej pani i zwiążesz demona Halleluja. Nakażesz mu milczeć. On mówi: Nie, Boże. Rozumiesz, duże spotkanie. Porządna babeczka się z przodu, starsza pani. Halleluja! Halleluja! W ogóle to nie pasowało do atmosfery duchowej. W ogóle to się nie mieściło w atmosferze. Ludzie często mówią Jezus. Ja słyszę, nawet imię Jezus jest używane i to nie jest w Duchu Świętym w ogóle. I to słychać. Ucz się słuchać w Duchu Świętym. Nie bój się ocenić tego w sobie. Nie bój się osądzić sprawiedliwie. To nie oznacza, że zawsze będziesz musiał zareagować. Niekoniecznie. Niekoniecznie będziesz do tego powołany, nie? Ale Lester wtedy zszedł, tak? Związał ducha Halleluja. Babka już nic nie przemówiła do końca. Nie przeszkadzała. Bo to było po to, żeby wprowadzić zamęt. To są demoniczne siły różne, które manifestują się przez człowieka. W innych przypadkach są to ludzkie rzeczy, bo ludzie na przykład chcą coś, ale nie chcą się poddać Duchowi Świętemu. I Derek Prince już kiedyś o tym mówił. Nie wiem, jak to jest możliwe, że się mówi nie z Ducha Świętego w innych językach. Oczywiście, że można z duszy mówić. Jak najbardziej. Dzisiaj się uczy mówić ludzi w innych językach. Kładzie się na ludzi ręce i mówi, powtarzaj po mnie. Saba, raba, ba. Tak uczą mówić w innych językach. On po prostu pokazuje, żeby się tego uczyli, jak to w ogóle działa. Tak jak mamy powonienie fizyczne, wzrok fizyczny, słuch fizyczny i rozpoznajemy różne rzeczy. Na przykład jeżeli ktoś jest muzykiem, ja nie jestem muzykiem, to ja nie mogę tej rzeczy określić. Ale na przykład ja wiem, że dla muzyka, jeżeli gdzieś są jakieś błędy robione, to on to słyszy. Muzyk to słyszy. Jak jakiś gam się wypada, coś się robi, to muzyk to słyszy, bo on jest wyczulony. Dokładnie tak jest w duchu. Ty słyszysz, że coś w ogóle nie gra tutaj. Ty nie wiesz, co nie gra. Ty nie wiesz, co tu nie gra, ale coś tam nie gra. Ty nie umiesz tego nazwać. A rozumiesz, ale wiesz, że to nie pasuje do ducha. To nie jest jego charakter. To rozumiesz? Chcę was uczulić na to. Po prostu. Żebyście też wiedzieli, że to tak jest. To takie rzeczy się dzieją i to. Zawsze mamy do czynienia z duchem, duszą i ciałem na przestrzeni całego naszego życia. Zawsze się będzie tak przewalało się będzie. I teraz tak, języki modlitewne służą do tego, aby osobiście uwielbiać Boga
I do tego, aby zanosić osobiste modlitwy duchowe. Bardzo często jest tak, że twoje języki, które masz, osobiste języki, są po to, abyś modlił się w nich, wiedząc, że się nigdy nie pomylisz w swojej modlitwie. Bo kiedy zaczynasz modlić się, ja bardzo często, kiedy zaczynam się o coś modlić, ja mówię: Boże, w którą stronę mam się modlić, w którą stronę mam się kierować? I Duch Święty mówi: módl się w innych językach. Albo do mnie nic nie mówi. I wtedy wiem, że mam się modlić o tą sprawę w innych językach. Mówię: Boże, przynoszę Ci dziśka, szama, nebere, sekre, bez. Ja wiem, że ja wykonuję określoną pracę. Ponieważ jest napisane, nie wiemy, o co się modli w różnych sytuacjach. Ale Duch nas wspiera wtedy, nas prowadzi. I do tego są inne języki. Czyli nie zawsze musisz mieć objawienie, nie zawsze musisz wiedzieć. Ludzie mówią: ja nie wiem, pastorze, jak się mam modlić o tego człowieka. Ja mówię: a masz ciężar o niego? No mam ciężar, no. Ja mówię: módl się w innych językach. A bo jak ty nie wiesz, to się mówi innych języków. Po to to mówisz. Drugi język, język poselstw, jest po to, aby przynosić poselstwa od Boga. I aby te poselstwa uwalniać. A więc do niego potrzebna jest interpretacja. I kiedy jesteś pobudzany, żeby wygłosić poselstwo w innych językach, to należy je później wytłumaczyć. I o tym Paweł mówi, że, bo to robili w Koryncie na przykład. Wiecie, dlaczego Paweł na przykład tam powiedział, żeby, jak ktoś mówi w innych językach, żeby robić wykład. To dotyczyło języka poselstwa. Ale on to powiedział dlatego, bo oni potrafili wychodzić i mówić w innych językach kazania. I wyszedł człowiek i głosi do zboru kazanie w innych językach. No to Paweł do nich korekty pisze. Mówi: no ludzie, no tak nie róbcie. Bo ja wolę powiedzieć dwa słowa zrozumiałe w zborze, tak, niż przez godzinę się produkować w języku, którego nikt nie rozumie w tym Koryncie. Dlatego to są te teksty pawłowe, rozumiecie? To nie jest dlatego, że my się nie możemy modlić bez wykładu. Absolutnie, bo to w ogóle nie o tym języku Paweł mówi. Paweł mówi, żeby wykładać poselstwa, bo one po to są. Ja nieraz mam jakieś poselstwo na językach i mówię: potrzebny jest wykład. A często wiem, że są dwie interpretacje, albo trzy na przykład. I mówię: kto ma słowo, kto to wyłoży? I stoję, jak głupi z tym mikrofonem, czekam, aż ktoś przyjdzie. Ja mówię: no nie bójcie się. Czasami mówię: do trzech liczę. Do trzech liczę. Kiedyś byłem na jednej konferencji, przyjechał pastor taki z Ukrainy i on zaczął konferencję od poselstwa na językach. Siedziało nas na 300 osób wtedy. Pan. I on mówi: jest wykład. I mówi: jak tu ktoś nie przyjdzie, nie wyłoży tych języków, to ja nie prowadzę konferencji. Wiesz, jak to wygląda? Dla mnie to był szok wtedy. Zanim ktoś zaczął mówić. Te 4 minuty, ok, to były wiecznością dla mnie. Ja siedziałem i mówię: jeżeli dzisiaj to jestem cwaniaczek, bo przeżyłem już różne rzeczy w życiu, a wtedy to w ogóle siedziałem i mówię: no i co to będzie teraz, tak sobie myślałem? Rozumiesz? A tu wszyscy wylęknieni, łącznie ze mną, nie? A facet wygłosił poselstwo, mówi: wykład jest, no. Dalej. Interpretacja języków. Dlaczego interpretacja? Dlaczego interpretacja, a nie dokładny wykład? Czasami możesz się spotkać z tym, że mówisz długo poselstwo, a wykład jest krótki. Ktoś wychodzi i mówi długie poselstwo. Poselstwo, które trwa na przykład minutę. Tak? A potem jest interpretacja. Interpretacja brzmi w ten sposób. Bóg jest tym, tak, który przychodzi i dokonuje rzeczy do końca. Na przykład. I ktoś powie: wow, tamten przez minutę się produkował na innych językach, a ten wyszedł i powiedział jedno zdanie w 3 sekundy. Dlaczego? Dlatego to jest interpretacja. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Dam wam przykład.
jak się tłumaczy kaznodziei. Dobry tłumacz, tak? Dobry tłumacz nie tłumaczy dokładnie. Dobry tłumacz interpretuje. Dlaczego? Dlatego, że na przykład są różne kultury. I zapraszamy do nas człowieka, na przykład, który mieszka w Afryce. I on będzie mówił pewne rzeczy, które dla naszego społeczeństwa są w ogóle niemożliwe do zrozumienia w sposób bezpośredni. Pokażę wam, jak to wygląda. Mój znajomy pojechał do Afryki i usługiwać tam w kościele. I miał takie kazanie, które miało na celu pokazać, jacy jesteśmy silni w Bogu. I on te kazanie miał zapisane i tam były na przykład takie teksty, że jesteśmy jak dęby. W ogóle wiecie, nie? I pastor tego kościoła go wziął i mówi do niego tak. To też pastor, który nas tutaj pojechał tam, mówi: nie mów dęby, bo u nas nie ma dębów. Żaden członek mojego zboru nie wie, co to dąb. Jak ty im powiesz, że mają być jak dęby, to my nawet tego nie możemy przetłumaczyć. On mówi: no to co mam powiedzieć? On mówi: powiedz, żeby byli jak mango. Rozumiecie, na czym polega interpretacja? Przychodzi od Boga informacja nadprzyrodzona. I ta informacja nadprzyrodzona dla ciebie jest jasna. Ale jej przekaz, rozumiesz, nie jest przekazem słowo w słowo. Nie bój się tego. To jest dokładnie, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o prorokowanie. Niektórzy myślą, że otrzymują informację od Boga i tą informację mają przekazać. Nie. Ty masz ją zinterpretować, wyłożyć. To jest troszkę podobne do tego, że ty musisz ją przyjąć, strawić w środku, a następnie ją podać w sposób przyswajalny dla innych ludzi. Zgodne z tym, jakie jest środowisko, zgodne z tym, jaki jest poziom intelektualny. Na przykład twój poziom intelektualny będzie inny niż poziom intelektualny człowieka, do którego ty mówisz. Mam ci przykład. Przychodzi, jesteś rodzicem i przychodzi do ciebie, tak, informacja od Boga na temat twojego dziecka. Pójdziesz i powiesz temu dziecku, które ma 5 lat, taką informację? Nie powiesz. Przetworzysz i podasz. Dlatego jest interpretacja języków, a nie wykład dokładny. I nie dziw się temu, że może być poselstwo długie, a wykład krótki. Że może być poselstwo krótkie, a wykład długi. Normalna rzecz. To jest wzięcie rzeczy ze sfery duchowej i przełożenie na sferę fizyczną. To są dwa różne światy. Rozumiecie? Dwa różne światy. Czytasz sobie coś w komputerze teraz. Czytasz sobie i tam masz literki. Ale ten program, na podstawie którego ty sobie te rzeczy możesz czytać, jest w cyferkach, a nie w literkach. 1, 2, 8, 40, 1, 0, rozumiesz, o co chodzi, inne rzeczy. Program. Dlaczego informatyk nie przyniesie ci programu? Bo ty nie chcesz programu. Ty chcesz wejść w Google. Ty w Google chcesz wejść. A nie czytać 1, 2, 4, 8, 2, 2, 2 i milion cyfr przeczytać. Tak jest z niebem. Przychodzi informacja do ciebie. Na przykład poselstwo w języku. I ty teraz wiesz, co masz przekazać. Ja czasami dostaję od Boga coś i Bóg do mnie mówi po prostu, tak? Bóg do mnie coś mówi, ale kiedy ja to przekazuję w pewnej bryle. Pod jakąś bryłę. I nie bój się, że to jest kłamstwo. To nie jest żadne kłamstwo. To tak jak ptak, żeby nakarmić swoje pisklęta, sam zjada ziarenka, prawda? Przetwarza je w swoim brzuchu, leci do swoich pisklot i wymiotuje im dzióbki. Rozumiesz, jak to działa? Dokładnie tak samo jest z interpretacją języków. Wykładać możesz języki, interpretować, ty lub ktoś.
To jest nieprawda, że tylko ktoś może zinterpretować. Sam możesz mieć poselstwo i sam możesz mieć wykład. W innym wypadku będziesz miał poselstwo, a ktoś inny będzie miał wykład. Mogą być też dwa lub trzy na przykład interpretacje. Ty powiesz poselstwo i wiesz na przykład, masz wewnętrzne przekonanie, że są dwie osoby, które będą miały pewne utrudnienie. Jeden powie część, a drugi powie drugą część. To jest przekaz, pamiętajcie, z nieba na ziemię. To w ogóle nie działa w ten sposób, wiesz, że my dostajemy jakieś tam... To tak samo jak z Biblią. Ludzie myślą, że to Bóg usiadł na ciebie i tam powiedział do ciebie, dobra, to tam napisz słowo w słowo taką rzecz. Absolutnie. Bóg im dawał inspirację, a oni Biblię pisali. Rozumiecie? Biblia to jest przetworzony materiał z nieba. Przetworzony. Dlatego jest w nim wiele różnych cech nieniebiańskich. Ponieważ zaburzeni ludzie je przetwarzali. No. Inna jest Ewangelia Mateusza, a inna jest Jana. No. Rozumiecie w ogóle? Co innego przeżywał Mateusz wtedy, co innego przeżywał Jan. Rozumiecie? To w ogóle tak to wygląda. Dam ci przykład. Jest ktoś, na przykład przychodzę z informacją do człowieka. Jeżeli człowiek jest w dobrym stanie, na przykład jest zadowolony, szczęśliwy, on inaczej ją przyjmie ode mnie, niż jeżeli ktoś jest załamany, na przykład komuś umarł rodzic i teraz idę do niego i mu zanoszę jakąś informację. I teraz gdy tą informację zaniosę jednemu, który się dobrze czuje i taką samą drugiemu, który się źle czuje i ty potem zobaczysz, jak oni ją opisali, to każdy opisał inaczej. Ten opisał przez pryzmat swojego szczęścia, ten opisał przez pryzmat swojego bólu. Sorry. Rozumiesz? Dlatego tak bardzo dbamy o zdrowie psychiczne ludzi w Kościele. Bo to jest to, o czym ja wczoraj mówiłem. Zobaczcie, dzisiaj mówię o darach duchowych, ale to się opiera na tym, co mówiłem wczoraj. Im nasz charakter będzie bardziej przetworzony na wzór Boga, tym dary duchowe będą się łatwiej przejawiały i będą dokładniejsze. Prorokowanie. Prorokowanie to jest mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. To nie jest mówienie o przyszłości. To nie ten dar. To jest dar wypowiedzi. Celem prorokowania jest zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Pierwszy jest do Koryntian 14:3 o tym mówi. To znaczy prorokować. Mówić w miejsce Boga, mówić w imieniu Boga, w taki sposób, aby ludzie byli zbudowani, napomnieni i pocieszeni. To znaczy prorokować. Prorokowanie nie oznacza mówienia o przyszłości. To jest zupełnie inny dar. I co? Prorokowanie podlega osądowi. Nie wolno się bać, że uwalniając proroctwa, że kiedy prorokujemy, że ktoś nas będzie osądzał. I nas osądza. To mają nas osądzać, a my mamy osądzać innych. W ogóle normalna sprawa. Jeden prorokuje, drugi reszta osądza. Paweł tego uczy. Dary objawienia następnie. I tutaj mamy przede wszystkim mowę mądrości. To słowo mowa, to jest inaczej, tutaj jest oryginał, mówi logos. A mądrość Sofia, to jest zatem logos Sofia. To jest słowo mądrości, logos Sofia. Słowo logos, w oryginale to jest jakby wyjaśnienie sensu rzeczy. A sofia, ta mądrość, to jest zręczność, biegłość, umiejętność. Czyli wyjaśnienie w sposób umiejętny tego, co się zdarzy w przyszłości. Słowo mądrości. Umiejętne. Wyjaśnienie tego, co się zdarzy w przyszłości. Nie powiedzenie. Niektórzy myślą, że słowo mądrości polega na tym, że przychodzi informacja, jaką informację mam przekazać. To jest bzdura. To jest umiejętne przekazanie tej informacji, tak? I to wszystko musi być sensowne. Słowo mądrości. I to słowo mądrości to jest opis tego, co się zdarzy w przyszłości. Zawsze odnosi się do przyszłości.
Drugi dar objawienia to słowo wiedzy, czy też mowa wiedzy, i jest to nadprzyrodzona informacja o tym, co się znajduje w rzeczywistości obecnej. Czyli słowo mądrości to dar, który mówi, co się zdarzy w przyszłości, a słowo wiedzy to informacja, co jest teraz. Nadprzyrodzona informacja. No i dar rozróżnienia duchów. Trzeci z darów objawienia. Dar, który nie tylko rozróżnia demony od siebie, ale rozróżnia, co jest z Ducha Bożego, a co jest z ducha demonicznego. Rozróżnia, co jest z ducha, a co nie jest z ducha. Rozróżnia, co jest Duchem Świętym, a co jest aniołem. Rozumiecie? Na przykład dar rozróżnienia duchów pomaga mi na przykład w tym, żeby widzieć, co się dzieje w Kościele. Albo żeby widzieć, co się dzieje z jakimś człowiekiem. Manifestacje duchowe są bardzo różne. Tak? Na przykład ja widzę, kiedy jest usługa aniołów, kiedy aniołowie usługują ludziom. Rozumiecie? Zazwyczaj usługa, w ogóle usługa anioła nigdy nie zmienia umysłu człowieka. Kiedy Bóg posyła aniołów swoich, żeby ci usługiwali, to się nigdy nic nie zmieni w twoim wnętrzu. Bo aniołowie nie zmieniają wnętrza, wiecie. Bo anioł nie może wejść, tak, do twojej duszy i cię zmienić. Anioł przychodzi w twoją obecność, na przykład odpycha demoniczne siły od ciebie. To zupełnie inna usługa. Ludzie na przykład upadają pod mocą, to nie jest upadek pod mocą Ducha Świętego, tylko to jest upadek na przykład pod działaniem anioła. Rozumiesz? Jest uderzony w ogóle siłą anioła. To są potężne byty, które przychodzą, wiesz, nie? I potem, ale ten człowiek, w tym człowieku się nic nie zmieniło na przykład. On upadł, nic się nie zmieniło. Ale kiedy na przykład jest dotknięty mocą Ducha Świętego, to się zmienia coś w jego wnętrzu. Aniołowie niosą coś zawsze i to dotyka twojej zewnętrzności. Rozumiesz? Duch Święty zawsze dotknie również twojego wnętrza. I zaczynasz to rozróżniać. Dar rozróżnienia duchów do tego prowadzi. Pomaga, żeby widzieć, czy człowiek robi coś z duszy jedynie, czy jest to duchowe. To jest dar rozróżnienia duchów, czyli działa w bardzo szerokim zakresie. Nie tylko jaki demon jest. Tak? To nie tylko o to chodzi. Tylko z jakiej formy duchowej to w ogóle pochodzi. Ten dar do tego, to jest bardzo szeroki dar. Nie wolno go zawężyć. I no i dary mocy. Przede wszystkim dar wiary. To nie jest kwestia naszej stałej wiary. Pokażę ci, jak działa dar wiary. Chciałbym, żebyś też, bo wiecie, ja chcę, żebyście też nauczyli się patrzeć, co się dzieje w waszym życiu. Dar wiary to jest manifestacja nadprzyrodzonej wiary w danym momencie. Wszyscy chodzimy w wierze. Ale zdarzają się sytuacje w naszym życiu, że pojawia się w nas raptem, czasami z minuty na minutę, czasami z dnia na dzień, a potem to gdzieś znika, taka pewność, że coś można zrobić, rozumiesz? Wręcz, żebyś głową przebił ścianę. To jest dobrze. Wiem, teraz to zrobię. W ogóle koniec, w ogóle wiesz, jesteś czasami bardzo arogancki w tym nawet. W ogóle ktoś patrzy na ciebie, co się dzieje w ogóle z tobą, a ty w ogóle wiesz, że możesz teraz przebić głową ścianę. Ale jutro już tak nie masz. Jutro już tego nie ma. I się zastanawiasz, straciłem wiarę. Nie. Dalej chodzisz w normalnej swojej wierze. Bo każdy ma miarę wiary. Wszyscy chodzimy w pewnej mierze wiary. Oczywiście ona się podnosi w miarę, kiedy my się rozwijamy w Chrystusie, ponieważ wiara jest przez słuchanie Słowa Chrystusowego, prawda? Czyli przez przebywanie z Chrystusem, my wzmacniamy się w naszej wierze poprzez praktykowanie wiary, a to jest ten naturalny proces wzrostu wiary. Ale od czasu do czasu zdarza się uderzenie wiary w naszym życiu. Prowadzisz biznes. I normalnie chodzisz w wierze, wierzysz o pieniądze, rozwijasz się, ale od czasu do czasu zdarza się takie coś, że ty w ogóle mówisz, zainwestuję to. Właśnie w to. Zrobię to teraz. Nie masz żadnego potwierdzenia na to. Nie wiesz w ogóle, co to w ogóle.
Wszyscy mówią, idioto, ty wolę. Nie interesuje mnie, co do mnie mówisz. To jest dar wiary. Potężna rzecz. W społecznościach możecie zauważyć pewne zjawisko. I trzeba też szukać tego zjawiska. Tak zwanej współpracy darów. Współpraca darów. Na przykład są ludzie, u których ten dar wiary, o którym mówię, przejawia się bardzo często. Ale na przykład oni nie mają, nie chodzą w darach uzdrawiania. Oni nie chodzą w darach uzdrawiania. Jest takie, oni jakby są absolutnie przekonani, że w ogóle człowiek może wstać z wózka, ale kładą na niego ręce, że nie wstaje z wózka. A w tym samym kościele jest ktoś, tak, który jest bardzo ostrożny w manifestacji darów duchowych, ale ilekroć położył na kogoś ręce, może to być jakaś zwykła, cicha osoba, zawsze tamten był uzdrowiony. Wiecie, o co chodzi? Powinni zacząć ze sobą przebywać. Powinni zacząć myśleć o pewnych wspólnych rzeczach. Ponieważ manifestacja darów wiary u tego człowieka i manifestacja darów uzdrawiania u tego człowieka, jeżeli połączą się, to nastąpi fuzja. Rozumiecie? I takie teamy funkcjonowały na ziemi i funkcjonują dalej. Tak samo jest ze służbami. Lester Samral, tak? Był ewangelistą. Ale u swojego boku miał proroka. Proroka. Rozumiecie? Ich znajomość była bardzo dziwna. Kiedyś szli, znaleźli się w jednym miejscu, na zaludnionym placu, wchodzili do jednego miejsca i przechodzili jeden obok drugiego. I Lester Samral dotknął jego ręki, niechcący. Odwrócił się, spojrzał mu w twarz, tamten facet był w wieku jego ojca mniej więcej. I powiedział do niego coś, czym sam był zaskoczony. Powiedział do niego tak. Pójdę za tobą dokądkolwiek mnie poprowadzić. Będę z tobą do końca twoich dni. Będę z tobą do późnej starości. Stworzyli jeden z najpotężniejszych teamów, jaki funkcjonował w Królestwie Bożym. Ten prorok był człowiekiem, którego mógłbyś zamknąć w jednym mieszkaniu z masą niewierzących ludzi i on by nie zawerkalizował nikogo, bo on się nie znał na ewangelizacji. Ten prorok uwalniał słowo wiedzy precyzyjnie, jak miecz. Ale na przykład nikogo do Jezusa nie potrafił przyprowadzić. Lester Samral przyprowadzał masę ludzi do Jezusa, ale nie miał pojęcia o prorokowaniu. Nie wiedział, czym jest słowo mądrości. Uczcie się łączyć dary. Wspólnoty tak muszą funkcjonować. Ludzie, na przykład, z których ja bardzo korzystam, są ludzie, którzy mają dar rozróżnienia duchów. Ja coś robię, ludzie się tego nauczyli. Ludzie do mnie podchodzą i mówią mi coś na ucho. Podchodzi ktoś i mówi, Artur, widzę taką i taką rzecz. I ja na przykład wiem, co mam robić. I on nic więcej nie robi. On nie wypędza tego demona, ale on mi powiedział, co to jest za demon. On przyszedł do mnie i powiedział, Artur, to jest takie, takie, takie coś. Ja mówię, ja często pytam, mówię, jak to wygląda? Ktoś mówi, no to wygląda jak wąż. Ja mówię, dobrze, gdzie małek? On mówi, trzyma tutaj. Wiesz, stoi człowiek, o którego się, ja się modlę, a ten go widzi. Widzi go w duchu. Rozumiesz? Mówi, tu małe. I ja biorę węża za rękę. I go zrywam. Na przykład. Rozumiecie? Taka usługa. Tak ten człowiek ze mną współpracuje, ja współpracuję z nim. Skutkiem tego jest wolność dla innego człowieka. Tak działa na przykład słowo wiary połączone z darem uzdrawiania. Dalej uzdrawiania, o których mówiłem, czyli różne dary, co do różnych chorób. No i dar czynienia cudów. Dar czynienia cudów to twórcza ingerencja z nieba. Cud to jest coś, co jest niemożliwe do zafunkcjonowania w sposób naturalny.
Jeżeli chodzi na przykład o sferę ludzkiego ciała, jest to odrośnięcie jakiejś części ciała. Kiedyś modliliśmy się o kobietę, o uzdrowienie jej z głuchoty. Nic się nie działo. W pewnym momencie Duch Święty powiedział, ale ona nie ma ucha środkowego, o co się mówisz. Ona nie ma ucha środkowego, bo jej nie wyrosło. Kiedy się pomodliliśmy o to, aby ucho środkowe się pojawiło, no kobieta odzyskała słuch. Rozumiecie? Tam jej się to tworzyło. Tworzą się nerwy w ludziach. Często modlisz się o człowieka, czy nie jest uzdrawiany. To nie jest kwestia uzdrowienia, bo on na przykład ma porozrywane nerwy w środku. Na przykład w mózgu ma porozrywane jakieś części. Trzeba, żeby to odrosło. Tak? Trzeba uwolnić dar czynienia cudów. Zaznaczam, że dary są bardzo spójne z naszą wiarą. Często my nie uwalniamy darów duchowych, bo my nie wierzymy, że my możemy ten dar uwolnić. My nie wierzymy, że możemy położyć na człowieka ręce i możemy powiedzieć w imieniu Jezusa, nerwy macie w tej chwili się stworzyć. Albo powiedzieć, stwarzam teraz nerwy w tym człowieku. W imieniu Jezusa ja buduję połączenia w mózgu. To jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy więcej pieniędzy niż kiedyś, ale na początku naszej służby nie mieliśmy dużo pieniędzy. A więc korzystaliśmy z cudów. A Agata kładła ręce na wszystkie rzeczy w naszym domu, które były stare i nie działały. Później przestała to robić, bo te rzeczy działały do końca. Człowiek już były tak stare, a dalej działały. Pralka nie chciała działać, położyła ręce. Rozumiecie? Pralka działała, a z niej rdzawa ciała, z którego wymieniliśmy pralkę, była stara po prostu już. Działająca. Tak. Kładłem ręce na silnik samochodu i silnik przestał brać olej. Wiecie, wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Są cuda stwórcze. Tworzy się jakieś zjawisko. Jeden nasz znajomy potrzebował szybko zawieźć człowieka samochodem. Tak? Tylko, że nie miał kluczyków do tego samochodu. Więc włożył jakikolwiek kluczyk. Odjechał tym samochodem. Otworzył go, odpalił i nie odjechał. Zawiózł osobę. Bo się by spóźniły gdzieś tam, nie? Wyjął ten kluczyk. Chciał go włożyć, drugi raz już nie wchodził. Rozumiecie? To stwórczy. To stwórczy. Są cuda. Tak? I to działa. Tak? Formułę dalej. Ja chciałbym, żebyście nie byli nieświadomi co do darów duchowych. Niech to w nas zostanie. Wszyscy możemy z tego korzystać. Bądźmy poddani Duchowi Świętemu i nie bójmy się też ryzykować. Rozpoznawajmy też te rzeczy w sobie. Była kiedyś w jednym kościele kobieta, bardzo skromna siostra w Chrystusie. I ktoś zauważył przedziwną rzecz u niej. Przypadkiem. Ona się skaleczyła. Tak dotkliwie. I następnego dnia nie miała śladu po skaleczeniu. I ktoś się zapytał, co to jest? A ona mówi, nie wiem, bracie, ja tak zawsze mam. Jak coś mi się stanie, to następnego dnia nie mam śladu po tym. Okazało się, że przez kobietę tak silnie manifestują się dary uzdrawiania, że się powinien mieć. Ona nikogo nie utrudniła jeszcze. Była tak potężna moc ku uzdrawianiu. Ten człowiek mówi, chodź kochana, ja ci pomogę. Rozumiecie? Jej do głowy nie przyszło, że przez nią się mogą manifestować dary uzdrawiania. Wielu ludziom to nie przyszło do głowy, bo nigdy nie przyszło do głowy, żeby się modlić o ludzi o uzdrowienie. Skąd ty masz wiedzieć, czy dary działają przez ciebie, jak ty w ogóle tego nie robisz? Skąd ty masz wiedzieć, czy ty prorokujesz, jak ty nie zacząłeś prorokować? Skąd ty masz wiedzieć, czy ty możesz czynić cuda, jak ty tego nie robisz? To nie ma tak, że ty rano wstajesz i ty wiesz, że ty cuda robisz. Ty musisz zacząć manifestację darów od ryzyka. Od ryzyka. Kładziemy ręce na chorych i uzdrawiamy ludzi. Wszędzie, gdzie to możliwe. Trenujemy.
słowa mądrości. Ile razy miałeś sytuację, że rozmawiałeś z kimś i wiedziałeś, że coś się zdarzy w jego życiu? Ale przecież nie powiedziałeś tego. Nie próbowałeś tego zinterpretować. Nie podałeś mu nigdy tego. Powiedziałeś, o, ubroniło mi się. Tak? Ile razy dochodziło do sytuacji, że rozmawiałeś z jakimś człowiekiem, tak? I nagle jakiś ból cię dotknął. Albo jakaś albo w ogóle jakaś informacja o jakiejś chorobie, o czymś. Albo że coś się dzieje w jego życiu teraz. Ale pomyślałeś sobie, nie, roję sobie przecież to w ogóle moja głowa rozleczy. To pewnie z ciała. Rozumiesz? Ja cię nie lekceważę tego. Bo to może być słowo wiedzy. Bo to może być słowo wiedzy. My uczymy ludzi, nie lekceważ tego. Rozmawiasz z kimś, a raptem cię zaczęła boleć noga, tak? Zapytaj, przepraszam, czy masz problem z nogą? Zapytaj. Rozumiesz? Gadasz z kimś, tak? I raptem, proszę ciebie, gdzieś w głowie jakieś wyobrażenie, nie wiem, młotka. Młotek. I zdaje się, że nie no, młotek to w ogóle wiesz, bzdura jakaś. Tysiące rzeczy mi przez głowę przylatuje, tak? Zatrzymaj się. Zapytaj, słuchaj, nie miałeś jakiegoś problemu z młotkiem? Ty, no faktycznie, ty kiedyś mi spadł młotek, mówię, o tamtej pory mnie boli ręka. Tak? Bo skądś mi tam zleciał? To słowo wiedzy. Ludzie, my mamy do czynienia z duchowością. My nie możemy naturalnie sobie we wszystkim, ale nie bój się, że wariata z siebie zrobisz. Nic nie szkodzi, że wariata. A co ci obchodzi, jak żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus? No to zrobisz to. To się pomylisz, no co? Będziesz rozmawiał ze swoim pracodawcą, że przepraszam bardzo, mam takie niedyskretne pytanie. Pan kiedyś nie spadł z dachu? Na przykład? Dlatego, że będziesz zainspirowany tym, że kilkakrotnie rozmawiałeś z facetem, tak? I w ogóle zawsze miałeś jakąś w ogóle jakiś dach. Gdzieś tam ci przeleciał w głowie jakieś, nie? Pan nie spadł z dachu kiedyś? No spadł. Do tej pory mi plecy bolą. Wie pan co, ja bym się, pan pozwolił się pomodlić w ogóle o te plecy. A jak powie, że nie spadł nigdy z dachu, to się nie załamuj. Jak dachu ty satan. Tylko idź dalej i ryzykuj, bo może być to dar. Pamiętaj, jesteś nośnikiem Ducha Świętego. I ty nie możesz zaniedbywać tych rzeczy. Przyglądaj się, jak to działa. Ucz się tego. Posłuchajcie, nie ma fachowców w używaniu darów duchowych. Nie ma takich ludzi na świecie. To w ogóle jest nieprawda, że istnieją jacyś fachowcy. Wiesz, kto jest fachowcem w używaniu jakichś darów? Ktoś, kto ich używa długo. To jedynie w tym jest fachowcem, a w innym też nie musi być fachowcem. Ale jedynie przez to, że używa, przez używanie. Długie używanie, trenowanie czegoś. Profesjonalizm nam jest potrzebny, rozumiecie? I patrzymy, czy to, co robimy, tak, buduje królestwo. To bardzo proste, intencja.